Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, dzisiaj robimy sobie wyjątkowy samochód do driftu. Zawsze robiłem albo japońskie, albo niemieckie samochody z naciskiem na BMW do driftu, ale prawie nigdy, i chyba zresztą nigdy nie wyszedł mi dobry driftowóz do driftu amerykański. Ani razu. Za każdym razem, jak próbowałem zrobić jakiegoś amerykańca naprawdę dobrze do driftu, to wychodziło to okropnie. Począwszy od Camaro, po jakiegoś tam Mustanga. Pamiętam, że w Forza Horizon 4 udało mi się zrobić Mustanga takiego starszej generacji. Nawet całkiem nieźle do driftu, ale on nie był nawet blisko temu, jak się driftują te japońskie czy niemieckie samochody, zwłaszcza BMW. Dlatego dzisiaj podejmuję to wyzwanie, żeby w Forza Horizon 5 amerykańca do driftu zrobić, na kierownicę typowo. Dobra, jak to nie może driftować, skoro większość, jak nie wszystkie samochody amerykańskie mają napęd na tył, silnik z przodu i jeszcze wzdłużnie, no nie? No to jest idealny samochód do driftowania. Co powiecie na tego dziada? Jest to stary Viperek, samochód, który bardzo łatwo jest wyspinować, bardzo łatwo jest odwrócić podczas driftu. Fura, która ma przeogromny przód, przeogromną maskę. Ja sobie już potrafię wyobrazić, że ten samochód bez żadnego tuningu będzie fantastycznie latał. Będzie zarzucał po prostu tą dupą, no. Tyle mocy. Co tu mamy? V10, 8 litrów? Jak wiecie, to koniecznie napiszcie w komentarzach. No, ogromny silnik mamy w tym samochodzie i te samochody są znane z tego, że one nie prowadzą się jakoś fantastycznie w rzeczywistości i generalnie są bardzo niebezpieczne pod tym względem właśnie. Może dlatego przestali produkować w ogóle te Vipery ostatnio? Słyszeliście o tym chyba, no nie? Ej, bardzo fajne fury, szkoda, że zaprzestano produkcji. No ale trudno, otrzymy sobie łezki tym oto Viperkiem, spróbujemy zrobić go jakoś konkretnie do driftu. Myślę, że może być bardzo ciekawy, a już na pewno będzie niesamowicie wyglądał z tą długą maską, mega obniżony. Mam nadzieję, że do niego będą jakieś dystanse. Zobaczymy, co się da z nim zrobić. Jadę do chaty i robimy gnoja. Gorące pozdrowienia dzisiaj dla wszystkich Michałów. Jest jakiś Michał tutaj, to zapraszam do komentowania. Ja myślę, że żadnego Michała dzisiaj nie ma na odcinku. Coś mi się tak wydaje. Michał chyba jest mało. Jak myślicie, jest dużo Michałów czy mało Michałów? Jeszcze ani jednego Michała nie spotkałem wśród moich widzów. Wszyscy to Patryki, Tymki. Tymków jest bardzo dużo ostatnio, no nie? Tymek to takie chyba popularne imię XX wieku, XXI wieku, jak myślicie? No powiem wam, kiepsko się ten samochód... Ojej... Kiepsko się ten samochód prowadzi, nie wiem co to będzie, ale chyba bez driftowych opon się nie obejdzie, które są najbardziej przyczepne. Zobaczymy, bo ja bym chciał zostawić ten standardowy silnik. Trzeba uważać z tym gazem, ja już czuję to, że jego jest bardzo łatwo odwrócić, a jeszcze nic żeśmy przy nim nie grzebali. Jak my tutaj wsadzimy więcej mocy, może być naprawdę ciężko, żeby go opanować. Ale zobaczymy, już dojeżdżam sobie do chatki, zobaczę co się da z nim zrobić. Wchodzimy do środka. Na pewno będziemy musieli go przemalować, bo jest taki dosyć nudny. Jest stokowy, całkowicie fabryczny, no nie? Najpierw zobaczmy sobie, o niestety tutaj nie poszalejemy z jakimiś dodatkami. Moglibyśmy spoiler dodać tutaj, który nie wygląda aż tak źle, no nie? Nie wygląda źle, jest okej, ale szału nie robi. Mamy słapy. Jak będzie nam brakować kucyków, chociaż chyba nie będzie, bo w standardzie mamy już 600 koni, to sobie wsadzimy tą V12, no raczej nie diesla. Diesel jest taki zbyt nerwowy, zobaczcie tutaj przy chyba 2500 obrotów. Ma taki skok mocy, że jakbyśmy coś tutaj próbowali jeszcze ulepszyć, no to mogłoby być ciężko, żeby ten samochód podczas driftu opanować. Spróbujemy ze standardowym silnikiem, możemy dać sobie tutaj sprężarkę. Do
Dobra, to sobie daliśmy. Lecimy teraz. Dystanse. Można dać dystanse, na szczęście, bo zobaczcie, te koła są... Może z tyłu nie, może z tyłu nie wygląda to tak źle jeszcze, ale z przodu to te koła były strasznie. Tak, zobaczcie, jak one są schowane, nie? No nie wygląda to dobrze, ale z drugiej strony już ten pierwszy poziom tak strasznie... No ale dobra, będziemy mieli tutaj i tak może trochę negatyw, więc możemy je wytegować, te kółka. Okej, z tyłu mamy już dystanse. Może coś robiłem przy tym samochodzie? Raczej nie. Nie, no kurde, opony zainstalowane z przodu. Okej, z tyłu też szerokie. Okej, dobra, no to dam tutaj trochę węższe. Może by do jakiejś klasy zrobiłem. Na pewno wymieniamy te felgi, Boże. One nie pasują do driftowozu, człowieku. Może nie takie. Czy wam się kojarzy w ogóle ten samochód? Ten bardziej do jakiegoś japońskiego samochodu. O, może coś takiego. Te będą wyglądać kozacko. Dajmy sobie większy cal. Za chwilę damy driftowe zawieszenie. I opony mamy co? A, bo dlatego było mi ciężko iść, bo ja tu miałem sliki. Na razie zaczniemy sobie od opon standardowych. To jest dobre miejsce, żeby sobie za... O kurde, tutaj jakieś sprzęgiełko już było zainstalowane, spoczko. Od jakiegoś czasu mamy możliwość zainstalowania czterobiegowej skrzyni do driftu typowo. Także bardzo fajnie. Dajemy sobie to. Coś tutaj grzebałem przy tym aucie, proszę bardzo. Ja go chyba robiłem pod jakiś Forzaton albo coś takiego. Miejsce festiwalową. Oczywiście driftowe zawieszenie mamy, także pięknie. To sobie dajemy. Odciążony jest, klatki nie dajemy. To sobie zostawimy. No i git. Ej, w sumie chyba tyle, nie? Ty, on już jest porobiony. To nie jest standard. Ja myślałem, że on w standardzie ma 600 koni. To nie jest takie proste. To nie wiem, czy nam mocy nie zabraknie. Dobra, na razie próbujemy tutaj tuningować i za chwilę zobaczymy, co się stanie z tym samochodem. Tu już mamy, na pewno nie mamy sprężarki ulepszonej. 900 koni, kurde, to już jest naprawdę porządna moc do driftu, a zwłaszcza na kierownicy. Podejrzewam, że te standardowe opony mogą nie dać rady. No, ale może się mylę. Zobaczymy. Kompletnie nie pamiętam, co ja robiłem z tym samochodem. Naprawdę. Nie wiem, o co tu chodzi, ale on już jakoś tam delikatnie stuningowany był. Dobra. 1200 kg wagi. To naprawdę jest niewiele. O, i tutaj mamy tą nową skrzynię biegów. 4 biegi, zobaczcie. Wow, tutaj ponad 400 km na godzinę to może już pędzić. No, ciekawe. Ciekawe, czy by tyle osiągnął. Nam taka prędkość nie jest potrzebna. Tak naprawdę w okolicy 300 km na godzinę prędkość maksymalna nam w 100% wystarczy do driftu. Tutaj negatyw sobie trochę zostawiamy, bo wiadomo, te koła są wystające z przodu. Sobie zrobimy tak. Okej, tutaj dupkę chcemy, żeby nam rzucało. Zobaczymy, na razie zrobimy takie ustawienie. Chcemy, żeby przód był przyczepny, tył był sztywny. Usztywniamy wszystko. Tutaj, o, tył jest trochę wyżej niż przód. Ciekawe w tym samochodzie, bardzo fajnie. Dobra, no i usztywniamy sobie resztę. Aero nie musimy tam robić, bo w ogóle nie wiem, czy ten samochód. Okej, całe szczęście, że nie miał zainstalowanego napędu na 4 koła, bo tak patrzyłem sobie, on miał tutaj dużo rzeczy porobione w tym, wiesz, jakby w mocy i tak dalej. No i bałem się, że coś jeszcze będzie, nie? Dorobione. Więc okej, na szczęście nie ma. No gdzie do driftu 4 koła? Daj spokój. I szukamy teraz malowania do driftu. Tutaj możemy sobie wyszukać nawet. Weźmy sobie nasz samochód i wpiszmy, albo wybierzmy sobie tutaj. A tu nic nie ma, bo my szukamy do driftu typowo i mamy drift, proszę bardzo. Wyszukujemy kategorię drift. Czy coś takiego będzie do naszego szaleńca? To pierwsze wygląda dosyć obiecująco, no nie? Ale ja bym może coś takiego bardziej kolorowego wziął. Wybieram to. No i obejrzmy. Ej, jaka fajna czacha. Ty, te felgi jak ciekawie wyglądają. Nieźle. Dobra, otwieramy bagażnik, chciałem otworzyć, bo tu mamy bagażnik. Ole, cię dziwnie otwiera bagażnik. Ej, mi się wydaje, że jest też wersja Formuła Drift właśnie tego Vipera. To jest wersja cywilna. Jak mówię, mi się ani jednego Amerykańca do driftu nie udało dobrze zrobić. Zwłaszcza na kierownicę, one prowadzą się trochę dziwnie, te Amerykańce. No dobra, wychodzimy stąd, zobaczmy, co uda nam się tym samochodem porobić. Jeszcze go nie testowałem, dopiero zrobiłem mu sobie takie ustawienie driftowe. Zobaczmy, jak on wygląda podczas jazdy. Ej, spoko to malowanie jest, kurde, ej, te felgi. Nieźle, nie? Super to wygląda. Fajowe, obniżony taki. Z przodu negatyw jest, no zobaczcie, trochę za mały. Te koła za mocno wystają. Ale to jest ten pierwszy poziom, jakby chyba od jakby dystansy, no nie? I
bardziej ich nie ma co chować, więc musimy zostawić, tak? Uła! Dobra, testujemy dziada. Tutaj jedziemy sobie po bruku, cała kierownica mi się trzęsie i to wszystko, ale wiecie co? Niedługo będę miał zupełnie nowe stanowisko. Ostatnio miałem nową kierownicę i teraz sobie na niej gram, ale, znaczy może nie kierownica, ale bazę mam nową, bo kierownica to jest przecież ta sama, co była, no nie? Będę miał nowe, sztywniejsze stanowisko. Obecnie kierownica bardzo mi lata do góry w ten sposób. Chciałbym mieć coś sztywniejszego, no już na tą bazę przydałoby się, mimo że to nie jest jakaś tam bardzo mocna baza, ale czuć brak sztywności chociażby w Assetto Corsie czy innych takich symulatorach. Dobra, lecimy! Okej, okay. Tam był taki moment, kiedy myślałem, że przesteruję, ale samochód jakoś to ogarnął. Przy okazji, wiecie co, tu mamy prawie 1000 koni mechanicznych i przez to, że mamy tą długą skrzynię biegów z 4 przełożeniami, jakoś tej mocy aż tak bardzo się nie czuję. Chodzi o to, że na kierownicy bardzo łatwo jest samochód wyspinować, na padzie to możesz dać mega szybką kontrę, na kierownicy tak szybko nie wyobracasz, no nie? Ale długie biegi to jest jednak to. Dobra, tutaj ten zakręt, będę musiał to kilka razy tutaj przećwiczyć, ale ten zakręt bym chciał polecieć po zewnętrznej. Strasznie lubię robić właśnie takie drifty gdzieś tam po zewnętrznej, bo teraz jak sobie lecę, to jakoś tak byle jak, nie? Byle by złapać ten drift, jakoś przelecieć, nie wylatując z drogi. Okej, wyregulowałbym tu trochę biegi, brakuje mi prędkości na kołach przy drugim biegu, więc możemy dodać trochę. Odrobinkę, tutaj nie trzeba jakoś dużo. Trójka już by była do takich super gładkich zakrętów, a czwórki już by się do driftu chyba w ogóle nie używało. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz dwójka. I po zewnętrznie. No i tutaj... Powinienem trochę dohamować chyba hamulcem nożnym i dodać więcej gazu, żeby ładniej po zewnętrznej polecieć. Tak mi się wydaje, jeszcze raz sobie spróbujemy. Wyjedziemy sobie stąd. O, wyleciałem. O, trójka już go dosyć mocno muli. Trzeba ten gaz do końca wcisnąć. Tutaj trochę za krótko na dwójkę, czy za długo. Ale on ładnie zbiera, bo żeśmy ten kompresor tutaj wrzucili, więc on ładnie zbiera od niskich obrotów i nawet lecąc na tej trójce mogę ładnie samochód prowadzić w tym ślizgu. Ponadto mamy tutaj 1200 kg wagi, mimo że ten samochód wydaje się być bardzo duży, no nie? To w rzeczywistości on aż taki ogromny wcale nie jest, tylko ten przód robi nam takie złudzenie, no nie? Jest 1200 kg wagi, 900 koni mechanicznych, opony standardowe są obecnie i samochód marzenie, póki co jest naprawdę obiecujący jak na AMCara.
sobie. A tu mi nie odbił. Pojedziemy sobie jeszcze do miasta. Tutaj sobie trochę polatamy, bo tu jest dużo fajnych zakrętów. Ładne widoki oczywiście, jak to Forza. Ale pójdziemy sobie do miasta i tam sprawdzimy, jak na ciasnych zakrętach sobie tym samochodem poradzę. Czy będzie to coś na miarę mojej ulubionej Mazdy RX-7 albo Nissana 350Z? Trzeba będzie to obadać. Na razie spróbujmy sobie tutaj. Tutaj jest też dużo fajnych zakrętów. Mega dobra okolica do ćwiczenia sobie driftu. Tutaj ładnie zebrał, kurde. Naprawdę tutaj był taki moment, kiedy bardzo łatwo samochód było można przesterować. On sobie poradził świetnie. Tutaj trójka. Wybrał tam ten zakręt. Tu zaraz będziemy mieli taką świetną nawrotkę. Mogłem to lepiej zrobić. I nawrotka. Nie wiem, czy właśnie... Chyba dwójka. Dzikie jest to, że mamy cały czas... Tak, mamy takie wrażenie, że jest cały czas samochód jest na niskich obrotach, no nie? A on zbiera doskonale. Jest naprawdę świetnie. Tutaj się zderzyłem. Nie dałem rady ominąć. Wow! Ty! Naprawdę, dobra, spróbujmy teraz taki jakiś mocny, naprawdę mocarny kąt zrobić, żeby samochód... O! Tu będziemy zjeżdżać z górki. Mamy tam taki dosyć ostry zakręt. Jak się jedzie z górki, to jest gorsza przyczepność. Powinienem dać radę samochód przesterować. Zaraz zobaczymy. Tutaj sobie, tutaj się trochę rozpędzimy. Tutaj wyleciałem. Dobra, tutaj może nie, chyba w mieście będzie najlepiej. O, patrz. Chyba w mieście będzie najlepiej sprawdzić samochód pod kątem, wiesz, przesterowania, nie? Na ile możemy sobie pozwolić, na jaki kąt w tym aucie. No kurde. Tak z dupy udało mi się pierwszy lepszy samochód zrobić do driftu? Wow. Ej, nawet nie muszę chyba jakichś poprawek robić tutaj. Dobra, nawracamy sobie. Mamy kilka zakrętów przed sobą. Pa, jaki kąt. O, tutaj przesterował, ale było tak na granicy, no nie? Było tak na granicy. Myślę, że było jeszcze do odratowania. Jakbym sprzęgła użył, nie mam sprzęgła tutaj, bo ja gram teraz na sekwencji. Ale kurde. Pa. Czekaj, bo ja chyba gram na złym ustawieniu, ja chyba grałem ostatnio na padzie i na padzie mamy trochę ułatwienie. Tak, gram na tym ustawieniu standardowym, weźmy sobie teraz na symulację. Jak robię sobie Forza Tony, to przeważnie gram na padzie. Teraz powinno być dużo lepiej, samochód powinien być jeszcze bardziej responsywny. Jeszcze lepiej powinno się nim na kierownicy driftować, bo wcześniej to sterowanie było takie ospałe na... Wiecie, to jest trochę tak zrobione w Fordzie, że jak mamy to sterowanie standardowe, normalne, to te koła nie skręcają tak gwałtownie. Jak mamy to skręcanie takie symulacyjne, to fura jakby mocniej reaguje na ten skręt, no nie? Jak gramy sobie na padzie. To jest zrobione po to, żeby na padzie grało się nam po prostu przyjemnie. Ale na kierownicy oczekujemy tego, że no, samochód raczej będzie skręcał w kierunku, w którym ma te koła skręcone, więc tutaj te samochody są takie bardziej responsywne na tym sterowaniu symulacyjnym. Więc tym bardziej powinienem jeszcze móc mocniej przesterowywać ten samochód i z tego przesteru go wydostawać. I takie rzeczy najlepiej właśnie sprawdza się w mieście i do miasta sobie za moment pojedziemy. Zobaczymy, co tam jest. Tak, tam jest ciasno, tam jakimiś dużymi samochodami driftowymi ciężko jest się zmieścić w niektóre zakręty. Jest, wiecie, dużo krawężników, dużo miejsc, gdzie samochód może podskoczyć. No i jak podskoczy, to tracisz przyczepność, a to sprawia, że tracisz kontrolę. No i bardzo łatwo jest samochód wyspinować. Tutaj mamy jeszcze taki ciekawy zakręt.
tu mi nie pykło kompletnie ten transfer, ale już jesteśmy pod miastem i zobaczymy, co się wydarzy. Jak myślicie? Czy zrobimy jakieś ciekawe ślizgi tutaj? Dobra, zaczynamy. Zróbmy sobie najpierw może tutaj, po lewej. Okej, tu przesterował. Bardzo elastyczny jest ten samochód. Mogę od niskich obrotów sobie driftować na dwójce, jak i na jedynce tutaj robić takie totalne zakręty 90 stopni. Mega fajny jest pod tym względem. Nie ma takiej ogromnej turbodziury, wiesz, jak te samochody z turbosprężarkami i małą pojemnością. Tutaj po prostu czujesz, że ta maszyna ma moc. A tutaj możemy sobie zrobić tak. A ty się skąd tu wziąłeś? Halo, ja tu driftuję. Dobra, pojedziemy sobie tunelami trochę. Za chwilę pojedziemy sobie tutaj w lewo i tam przetestujemy coś, bo jest taka ultra trudna i ostra nawrotka, którą udało mi się zrobić tylko raz Nissanem 350Z, tak idealnie, bez jakichś przycięć czy coś, pięknie. Zobaczymy, jak pójdzie Viperem, ale najpierw tu jeszcze spróbujemy. Dobra. I tu, czekaj, tutaj mieliśmy jeszcze taką wysepkę gdzieś do zrobienia. Nie pamiętam gdzie, o czekaj, to nie było to czasem? A, o, to, dobra, to jest to, tylko z drugiej strony trzeba jakby zajechać. I połączymy to fajnym combo. Chyba... O, gdzie jest zjazd do tego tunelu? O, dobra, super, patrzcie, to będzie fajne combo, mam nadzieję, że mi się uda. Jedziemy najpierw na tamto rondo, zawrócimy sobie oczywiście driftem. I teraz... Teraz ten ostry zakręt, uwaga! A, przodem zahaczyłem, kurde, myślałem, że tą dupę jeszcze wywinie. Oj, ale to jest fajne. Dobra, jeszcze raz sobie wyjedziemy z tunelu. I jeszcze raz takie combo spróbujemy zrobić. To jest mega fajny trening. Ej, tutaj też można tak wjechać pod takim kątem. Ty, tu jest jeszcze lepiej, zobaczcie, tu mamy taki zjazd. Ja nie wiem, czy ten Viper się tu zmieści, zobacz. Jest jeszcze trudniej niż tam, bo tam jest w miarę równo, a tutaj masz taki ostry spadek w dół i myślę, że samochód legendarnie łatwo jest tu wyspinować. No dobra, no, pierwsza próba taka sobie, jakby no chciałem w ogóle to zrobić, zobaczyć, o co tu chodzi. Spróbujmy teraz w tę stronę, czy się w ogóle uda. Okej. Ciekawa ta dobroteczka jest. Nie, znaczy, wydaje się bardzo trudna, ale jak w nią wjechałem tak z małą prędkością, samochód jakoś nie stracił dużo kontroli, było w porządku. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze raz. Ja nie wiem, tam jest... dojazd do tego zakrętu jest dziwny, tam nie ma miejsca. Próbujemy powoli.
próbowałem uciec przed tym samochodem. No był jeden taki moment zatrzymania, nie wyglądało to dobrze jeszcze. Wiesz, chodzi o to, że nie wyglądało płynnie. Ale już jest całkiem ciekawie. Ua, ale tutaj mnie nie dałem rady odbić na czas. Ale już wyglądało całkiem ciekawie. Bardzo mi się podobało. Fajny challenge, popróbujcie sobie tutaj, zwłaszcza na kierce podliftować. A na kierce to jest naprawdę mega fajne wyzwanie. To jest tak dobre wyzwanie, jakbyś musiał zdobyć złoto w Gran Turismo za wykonywanie licencji. Naprawdę. Bardzo, bardzo fajny challenge. Tutaj w mieście driftować, zrobić sobie taką jakąś traskę, gdzie musimy ją pokonać, wiesz, w jakiś tam optymalny sposób. Mega, mega fajna zabawa. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Dajcie znać, co myślicie o tym Viperze. Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony. Powiem wam, że pierwszy tuning zrobiłem, taki standardowy, no nie? I... kurde, kosiara. Naprawdę kosiara. Na ekranie teraz widzicie tunik. Możecie sobie spróbować na swojej kierownicy, jak się nim driftuje. Na kierka jest naprawdę przyjemnie. Jest to kolejny jeden z niewielu samochodów z tak dużą mocą, który na kierkę jest fantastyczny. Naprawdę, popróbujcie go sobie. A tymczasem co? Trzymajcie się. A, właśnie, najważniejsza sprawa. Dotarłeś do tego momentu? To zostaw komentarz. Możesz napisać dotgę. O. W komentarzu. Trzymajcie się, na razie. Hejas. Okay, yes.